Siema wszystkim, ja jestem Baczol i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat FPS-ów w Fortnite. Czy są mega ważne? Czy są potrzebne? Czy większa ilość FPS-ów sprawi, że będziemy grać lepiej? Odpowiemy sobie na te pytania. I dzisiaj przetestujemy to jeden na jeden z Królikiem. Mniej więcej takie rzeczy porobimy. Siema Królik. Siema. Już próbował wcześniej powiedzieć siema, ale mu przerwałem. Kochani widzowie, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Computronic oraz Nvidia. I dzięki nim mogłem pograć jeden na jeden z widzami na PGA na żywo, poznać swoich widzów, spotkać ich i pograć z nimi jeden na jeden na dwóch świetnych komputerach, o czym będzie za chwilę. Czy FPS-y mają znaczenie w tej grze? Ponieważ graliśmy ostatnio na... Chodź tutaj na moje podium, jak możesz. Graliśmy ostatnio na PGA. Jeżeli byliście na PGA, no to pewnie pamiętacie, jak grałem z wami jeden na jeden. Jeżeli nie byliście, no to chciałbym wam powiedzieć, że grałem jeden na jeden z widzami na żywo. Byliśmy twarzą w twarz i mieliśmy tam takie świetne laptopy, że ja na laptopie miałem więcej FPS-ów niż u siebie na komputerze, a wiecie, jaki komputer mam potężny. Moja wyspa, rozpocznij. Wy wiecie, bo na streamach widzicie to w opisie streama widzicie, jaki mam komputer, jakie są komponenty, jest tam RTX, jest tam i7, prawie już prawie najlepsza. Na co gramy? Scar i pompa złota taktyczna? Można być. Dobra. I tak. Podczas odcinka będziecie mieli fragmenty, jak grałem z ludźmi na żywo. I było mega super, mega świetnie. Ludzie mówili, że ograją mnie tutaj. A ja ich ogrywałem i przegrałem chyba z dwa razy. Ho, Królik, gramy. Dobra. Królik, ile masz FPS-ów w tym momencie? W tym momencie mam około 200. 200 FPS-ów masz? No. W sumie to creative. Dobra, to zagramy jeden na jeden i ja zwiększę sobie FPS-y na... Dobra, wow. Jednak tutaj trzeba skilla troszeczkę, nie FPS-ów. Ale poczekajcie, ja zwiększę sobie FPS-y, chociaż wątpię, że przy większych ustawieniach mi coś to da, ponieważ wiecie... Znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że tak. Jeżeli mamy 200 FPS-ów, czy tam 240, to musi nasz monitor nadążać nad tymi FPS-ami, żebyśmy widzieli różnicę. Ja mam w tym momencie bardzo dobry monitor, więc wydaje mi się, że FPS-y, które też mam około 200. 160-170. Aha, a weź zmniejsz na 60. Dobra. Ja sobie też zmniejszę. O, ja też zmniejszę na 60 i zobaczymy, czy grając na 60 klatkach będę widział dużą różnicę. O, już widzę różnicę. No, ja też. Dobra, go, ja idę na czerwone. Dobra. W ogóle ten skin z makietu jest świetny. Ojeju, je, ty! Nie mogę. Dobra. Czaić, że wiem, nie wiem, czy to widzieliście na tym odcinku, ale totalnie jakby gra zupełnie inaczej działała. Ja nie mogę myszką za bardzo. Dawaj, zmniejszamy teraz na 30. Dobra. O nie, teraz to będzie hit. Ustawienia, 30 FPS-ów. O Boże. Jo, cięż, jak na PlayStation 1, stary. Da się tak w ogóle? Ej, jeszcze raz trzeba. No, no, no. O, cześć, stój, bo... Chodź do środka. Jeszcze raz zaczniemy. Da się w ogóle tak grać? Nie wiem, stary, ale mam 29 klatek. Nie, 29 pingu, 30 klatek mam. Dobra. O Jezus! Co? Nie da się 90. Gdzie ty jesteś? Normalnie. Dobra, widzę cię. Na dole. Gdzie? Ej, Boże, ale laguje. Dobra, ale jest... Tak jakbym dosłownie miał lag internetu, to no, nie... No. Ja, dawaj jeszcze raz na tych 30 no, zagramy. Dawaj, no. Ej, ale nie powiem wam, kochani widzowie, że już po tym teraz widać, że jednak FPS-y mają znaczenie. Może nie no. Już na wyższy jakiś tam 200-300, tylko tak do 160, żeby było to super, nie? Takie 160 FPS to by było super, ale powiem wam, że 30 jeszcze raz zagramy na 30. Dobra, 90 już na pamięć pokręciłem. O! Ty nie... Ja mam daszek, w ogóle mam. To czemu nie mogę go postawić? Ty kolapsowałeś, ej ty jakby skolapsowałeś, to ja nie wiem co się dzieje. Królicze łapko. Królik jest, Jezus, nie mogę zedytować. Co tu się dzieje? Dobra, mam go. No nie, co jest? Stary, ty trzymasz sobie HGP, więc... Gdzie on jest? Dobra, jest, udało się. O nie! Ej, zauważcie, nie wiem, czy na odcinku musicie to widzieć. Dobra, zwiększamy FPS-y na maksa, stary, bo
Pewnie odcinek teraz tak klatkuje. Dobra, dam 104.4, czyli tak jak mi monitor, że tak powiem, wyrabia tutaj. Mam stałe 104.4 i teraz wam pokażę fajną zależność w porównaniu do tych 30. Nie wiem, odcinek pewnie przez moment tak klatkowało. Ale w sumie w tym momencie możemy zrobić przerwę na chwilę, żebyście zobaczyli sobie, jak to wyglądało od zaplecza na żywo, jak grałem z widzami na stanowisku NVIDII. Więc mam nadzieję, że wam się to spodoba i zaraz ruszamy dalej. Teraz jak już zmieniłem sobie z powrotem na te większe FPS-y, to mam wrażenie, że gra jest o wiele płynniejsza przez to, że przed chwilą miałem taką zlagowaną. No tak jakby zupełnie co innego było, nie? No. Zupełnie inna gra. Dobra, dawaj, wchodzimy. Dokładnie. Dajcie znać w komentarzach, kto z was gra na 30 FPS-ach albo na 60, bo no powiem wam szczerze, że jeżeli coś osiągacie na takich FPS-ach, to mega wam zazdroszczę skilla. Nie! Spadłeś? Żyję. O nie! Dobra. Dobra. Łatwo. Tutaj trochę pod ścianę wszedłem, pod sufit właściwie. Ale powiem wam, że nie, no te... jest różnica, naprawdę. Tutaj totalnie płynnie to działa. Znaczy, wy macie odcinek na 60 FPS-ach, ponieważ YouTube nie obsługuje większej ilości, ale zaufajcie mi, że na moim ekranie to wygląda o niebo lepiej. Dobra, królik, ty masz full FPS-y, a ja teraz daję sobie 30. Dobra. Dobra. O nie! Dobra, jak ty na fullach... Dobra, ja już mam... rozjechany jestem. Dobra. Masz szansę, bo się zablokuje. Wiesz, jaka jest szansa? Ej! Nie! Dobra, udało się, ale przez to, że ty dostałeś takiego hita za 150. Dobra, teraz na odwrót. Ty masz 30, ja mam full. Chcę zobaczyć, jak to jak wygląda zawodnik, który ma 30 FPS-ów, wiesz, z boku. Dobra, wait. O Boże. Dobra. Gdzie ty? Haha, nie widziałeś mnie w ogóle, że to jest z drugiej strony. Gdzie ty jesteś? A tu. Ty, zobaczcie to. O, wykręcił tutaj jakieś te. Coś tam działało. Nie, mi to jest masakra. Nie! Przez to, że się bawił, ale zobaczcie, jak to wygląda, w ogóle gościu mogę trafić. Masakra. Królik, co się stało? Ty mi się teleportowałeś tak lekko. Serio? Jak ja szukałam ciebie, to już byłeś obok. Nie, dokładnie, widzowie, możecie w tym momencie dać mi znać w komentarzach, czy uważacie, że posiadanie karty graficznej, która wam daje mega dużo FPS-ów, jest wartościowe. Bo według mnie tak, że trzeba mieć taką kartę, jeżeli chcecie grać na takim wysokim poziomie. Wiecie, macie skilla, do tego dodajecie FPS-y, to już w ogóle jesteście prokozakami. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie, królik? No, mi trochę skilla brakuje. Ty, a testujemy jeszcze jakieś inne FPS na szybko? No, można. Czekaj, ja sobie dam, może nie limit, tylko dam 60, a ty możesz dać fulla albo coś, albo 30, albo co chcesz. I zobaczymy, jak to wygląda. Chcę dam 144. Dobra. Ja mam 60, czyli tak jak kiedyś grałem, jak jeszcze zaczynałem streamować. I może to jest klucz do sukcesu, bo wtedy byłem dobry, z tego co pamiętam. Dobra, gdzie ten króliczek? Króliczku mój malutki! Ale nie, 60 też jest ciężko. No. Ale łatwo. Też jest ciężko, ale łatwo. Łooo, pokczampik totalny.
Masakra, ale... Tak już się bardziej liczy skilla, nie FPS-y. To racja. Jeżeli jesteście mega skillowymi graczami, to nawet na tych 30 FPS-ach gracie zawodnika, ale to trzeba być naprawdę mega skillowym, ponieważ jak widzicie, w porównaniu do mojego skilla, gdzie on jest przeciętny po prostu, bo to nie jestem ani mega dobry, ani jakiś tam mega ultra słaby, po prostu mam przeciętny skill, to na FPS-ach jest duża różnica. Ale jeżeli jesteście mega prokozakami, no to te FPS-y tylko wam pomagają, ale wydaje mi się, że 60 FPS-ów wam, że tak powiem, za bardzo nie utrudni tej gierki, jeżeli jesteście mega kozakami i potraficie to wykorzystać. Prawda, Królik? No, dokładnie. My tak uważamy. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, że dostajecie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję bardzo. NVIDII za... Królik, z rytmu. Dziękuję bardzo NVIDII za to, że mogłem zorganizować taki odcinek i że mogłem na waszym stanowisku zagrać jeden na jeden z moimi kochanymi widzami, których ograłem strasznie niemiłosiernie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, pa pa! Wiedziałem, że mnie zabije, wiedziałem.